Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dziś pogadamy sobie o takich moich typach inwestycyjnych. Jak ktoś siedzi na kanale, to te wybrane rzeczy się już pojawiały. Natomiast także to będzie bardziej dla początkujących trochę materiał, średnio zaawansowanych. Postaram się oprócz porozmawiania o tych rzeczach i dlaczego tak uważam, że mogą być spoko, to postaram się poruszyć też, jakie okoliczności wpływają na to, że też cały segment, chociażby skrzynek, chociażby kapsuł może sobie rosnąć, a nie tylko te wybrane i co właśnie musiałoby się zdarzyć, żeby te wzrosty były. Zapraszam jeszcze na Skins Monkey, gdzie wymienisz swoje skiny, nie wlicząc cen naklejek oraz floatów do wartości skinka, także można znaleźć coś ładnego do pogrania. Z kodem Rafikos masz do 5 dolków przy pierwszej wymianie. No i też z kodem Rafikos masz plus 35% więcej do wpłaty. Elegancko. To, że przedstawiam też te rzeczy teraz, to nie znaczy, że to jest najlepszy moment. Nikt nie ma magicznej kuli. Ja na przykład takiego kandydata kupowałem, jak był za około 2 zł. Kupuję go teraz, jak jest za złoty 60. No i nie wiemy, czy będzie na przykład jeszcze za złoty 50, złoty 40. Ale ja nawet jak będzie, to dalej będę to uśredniał, bo uważam, że to jest dobra inwestycja. Także to też bierzcie pod uwagę. No teraz mamy tą letnią wyprzedaż, mamy spadki graczy, mamy to, że Valve dodaje 5 mapek z warsztatu i to tyle, a ludzie się nahypowali na coś więcej, także no jest nisko, zawsze w teorii może być niżej. Wydaje mi się, że momentem, kiedy ten market będzie mógł bardziej uwolnić, to właśnie zakończenie się na pewno tej letniej wyprzedaży i zakończenie się promocji na Kopenhagę. Dobra, to takie rzeczy. Zaczniemy sobie od skrzynek. Skrzynki w tym miesiącu bardzo słabo się otwierały. Jest to też skorelowane z tym, że liczba graczy spadła troszkę. Także przedstawię wam trzy, które moim zdaniem są taką dość topką, które fajnie się otwierają, jak sobie tutaj zobaczymy na wykresach. Elegancko mamy Dangerka, mamy Prismę i mamy Chromę Trójkę. I to są wszystkie te trzy skrzynki, są na lekkich spadkach. I to też wygląda tak, że ja lubię takie właśnie skrzynki z tej niższej trochę półki cenowej, z w miarę spoko gosami, jeszcze bronią się otwieralnością, także na pewno Pryzmat, Danger Zonic tutaj też jest na spadkach, no i Chroma tutaj akurat drożej, to jest akurat droższa troszkę skrzynka, natomiast żeby to było tak w miarę zbalansowane. No i skrzynki, jeśli oczywiście Valve nic nie pozmienia, to z czasem powinny po prostu rosnąć, bo ta konsumpcja ich cały czas postępuje, tak jak sobie widzimy czasem, jak wiadomo, CS ma lepsze momenty, to tej konsumpcji jest więcej, jak gorsze, to mniej, ale ciągle to spada. Też jeszcze ostatnio mieliśmy ban tego programu, który pozwalał farmić, także też te konta poszły, więc to wszystko się fajnie składa. Więc co jest, składa się na wzrosty, co jakby jako całego segmentu, na pewno jak Valve doda jakieś fajne rzeczy, jakieś chociażby Danger Zone, coś co przywróci graczy, powiedzmy, z powrotem do gierki. Momenty spadkowe, no to po prostu kiedy tych graczy nie ma i kiedy wiadomo, ta otwieralność jest tego mniejsza. Dobra, lecimy dalej i teraz przejdziemy sobie do segmentu kapsułkowego i tu zanim w ogóle coś zacznę mówić, to co się składa tutaj na spadki? Przyszłe majory, które będą bardzo podobne wyglądowo i bez tła. Mamy aktualnie 4 majory bez tła, Sztokholm, Antwerp, Paryż, no i Kopenhaga. Market tego nie wytrzymał. Momenty takie wzrostowe, jakie mogą się pojawić, no to Szanghaj, który będzie z tłem i tam będzie się jakoś wyróżniał, najlepiej będzie brzydki. Jakby był brzydki z tłem, to już naprawdę wtedy to w ogóle. Natomiast nie wiem, czy jest sens na takie coś liczyć. Raczej wystarczyłoby, żeby był z tłem. Antwerp, dlaczego? Bo wydaje mi się, że stosunek jakości do ceny jest po prostu bardzo dobry. No, złoty 60. Tu mamy 9Z, nie ma na tych nowszych eventach. Eternal zmienił wygląd i ten moim zdaniem jest lepszy. I HC, mamy na Rio, ale to XD. Choć to akurat to też zakończyli. Outsidersi, ich w ogóle nie zobaczymy. Jest dużo właśnie takich unikatowych drużyn, których potem nie ma, albo już w ogóle nie będzie, chociażby outsidersi, także to jest na pewno na plus. No i jeszcze tutaj kandydat, on 10 zł, to tutaj powiedziałbym, że jest bardziej safe, jeśli chodzi o tą kapsułkę, bo ona no była jednak konsumowana i na pewno zostały już nie tak duże jak chociażby Antwerpu, albo w ogóle nie ma co porównywać na przykład do tych nowszych eventów, to jest przepaść ogromna. Także tutaj pod takie bardziej bezpieczeństwo i w sumie analogiczna sytuacja, że dużo jest właśnie takich drużynek unikatowych. Dalej mamy naklejki i tutaj jeśli chodzi o majorowe naklejki, to skupiłbym się na drużynach, które są w kapsułach z perspektywami, chociażby te kandydaty, które wam przedstawiłem, albo na jakieś inną kapsułę, którą to uważacie, że jest spoko. No i najlepiej, żeby właśnie chociażby już nie było ich, na przykład outsidersi, których nie zobaczymy. Entropic za 25 zł w ogóle to też jest no śmieszne, zważywszy, że tych zielonych naklejek no w giereczce jest mało. Także no 25 zł jest na pewno nisko i tak można po prostu sobie szukać. Też jest jeszcze opcja naklejek operacyjnych. To jest też spoko sprawa, pod warunkiem oczywiście, że nie zobaczymy jakoś operacji w tym roku i to wtedy też ma perspektywę na odbicie, jeśli oczywiście market
będzie miał ten swój lepszy czas. Jeśli będzie miał swój lepszy czas, to też trzeba sobie powiedzieć. No i pamiętajcie, że te rzeczy mogą być dobre przy pewnych założeniach. Także no, trzeba balansować. Bo jakby, jak kupuję kandydata, kupuję, ale jakby jestem przygotowany, że jak Shanghai przyjdzie, stroluje znowu Valve, da identyczne, bardzo podobne naklejki beztłowe, to będzie mogła być lipa i to jeszcze większa i że stracę, ale też mam drugą stronę, ważę te ryzyka i te szanse, no i postanawiam w to iść, no może dla kogoś najlepszą opcją będzie właśnie jakaś skrzynka w ogóle, albo skrzynka w ogóle jeszcze taka droższa, której supply jest ograniczony, więc w teorii powinna bardzo rosnąć. To wszystko musicie sobie dopasowywać. Przedstawiłem jakieś takie moje rzeczy, pamiętajcie, że to moje jest i mogę się jak najbardziej mylić, więc sami przeanalizujcie też, czy to, co mówię, ma sens i to tyle. Dzięki za dziś, trzymajcie się, pa, pa.